Okej, słuchajcie, myślę, że możemy zaczynać. Godzina 18 na moim zegarze. Witam wszystkich serdecznie. Dajcie znać, czy mnie dobrze słychać. Czy widać? Staj tytułowy. Tytuł naszego projektu, mój trading w praktyce, czyli żywe transakcje, żywe trady. No i dokładnie będziemy sobie to omawiać. Krok po kroku. Mam nadzieję, że wszystko ok. Dobrze widać, dobrze słychać. Tutaj piszecie, witacie mnie, super. Napiszcie, możecie napisać, skąd nadajecie, skąd jesteście. Widzę, tutaj osoby cały czas dochodzą do naszego pokoju. No dajmy dosłownie minutkę, dwie. No i już będziemy zaczynać. Joanna napisała, że mnie nie widać. Będzie mnie widać, Joanno, w piątek na live, na live tradingu. Korzystając z okazji, serdecznie Was zapraszam o godzinie 9, a nawet wcześniej, w ten piątek ruszamy wyjątkowo, dlatego że live będzie, nie wiem czy już wiecie, ale będzie troszeczkę w innej formie, to znaczy będę gościł jednego z traderów, także poprowadzimy ten live wspólnie, możliwe, że również na dwóch komputerach, na dwóch rachunkach, no zobaczymy. Będzie pokazany nieco inny styl, czyli coś, czego nie pokazywałem, będzie hedging na DAX-ie, niskie interwały czasowo, dużo pozycji i specyficzne zarządzanie transakcją. Także zapowiada się bardzo ciekawie, właśnie przed chwilą rozmawiałem z głównym aktorem, mogę tak powiedzieć śmiało już piątkowego live'a, także wszystko mamy dokładnie już przyszykowane, strategia jest obrana, także za dwa dni ruszamy. Miało być o 8, tak, tak, będzie o 8, ja się przejęzyczyłem po prostu, od 8, słuchajcie, już będziemy działać, nie wiem, czy kamerzyści zdążą, bo to wiecie, nie jest tak, że ja odpalę sobie jeden przycisk i jest fajna transmisja, to jest potrzebny cały sztab ludzi, którzy będą czuwać nad tym, uruchomią sprzęt i tak dalej, niestety, ale chyba na 8 punktualnie się nie wyrobią, także od godziny 8.30 będziemy nadawać, ale będziemy to na pewno monitorować na FX Parkiecie i na Facebooku, czyli ja na pewno może jakiegoś live'a spontanicznego na fejsie zrobię, no zobaczymy, tak żeby Wam pokazać już, co tam się dzieje, nie od samego początku, a o godzinie 8 ruszamy dlatego, że o 8 rusza niemiecki indeks. Także to tyle tytułem zaproszenia, mam nadzieję, że będziecie, już widzę, że ponad 100 osób mamy, także słuchajcie, zaczynamy. Możemy zaczynać, tak? Napiszcie, że jest ok, wszystko. Jeżeli wszystko działa poprawnie, nic się nie zepsuło w międzyczasie, no to już ruszamy. Ok, mój trading w praktyce, dzisiaj czwarte spotkanie, 25 dzień kwietnia i porozmawiamy sobie na temat ostatnich transakcji udanych, tych nieudanych. Dzisiejsze trady były nieudane, zwłaszcza na eurodolarze, ale pokażę Wam, w jaki sposób je wyprowadziłem i co mi na przykład dzisiaj dało dosyć fajną dniówkę. Tutaj oczywiście ten slajd o ryzyku, muszę Was ostrzec, że instrumenty oparte na dźwigni finansowej, czy generalnie sam mechanizm dźwigni finansowej może wiązać się z ryzykiem, myślę, że to jest jasne, oczywiste, no ale przepisy prawa takie są, że powinienem Was o tym poinformować, także chciałbym, żeby się każdy z tym slajdem zapoznał. I przechodzimy do części właściwej. Ok, czego się nauczymy? W tych spotkaniach ja mam, powiem Wam tak naprawdę, cztery takie główne założenia tych spotkań, które się odbywają w każdą środę o godzinie 18. Przede wszystkim chcę Wam pokazać moment wejścia, bo wiem, że z tym jest cały czas problem, czyli to jest najczęstsze pytanie, jakie mi zadajecie, czy na fejsie, czy mailowo. Łukasz, w jakim momencie wchodzisz w pozycję? Tak? Kiedy otworzyć pozycję w dobrym momencie, tak żeby nie było cofki? No ja tutaj Wam pokazuję różne rozwiązania. Przede wszystkim ja mocno patrzę i zwracam uwagę na reakcję ceny, czyli jeżeli nie ma odpowiedniej reakcji, nie ma odpowiedniego momentum, tej wiecie, tak zwanej dynamiki, to bardzo jest prawdopodobne, że ja takiego tradu nie będę otwierał. Tak? Jednak ta trzecia zasada dynamiki w Newtona gdzieś tam na rynkach kapitałowych ma dosyć duże odzwierciedlenie, to znaczy musi być akcja i musi być reakcja. Jeżeli tej akcji nie ma, no to w jaki sposób może nastąpić reakcja, prawda? To jest, wiecie, na zasadzie dwóch sił, troszeczkę takich przeciwstawnych. Okej, w których momentach działa analiza techniczna, w których nie działa, to nie można powiedzieć tak jednoznacznie, bo to też, wiecie, jest bardzo ciężkie powiedzieć na przykład, że analiza fundamentalna nie działa, że analiza portfelowa Markowica nie działa, prawda? Bo to naprawdę zostały napisane setki książek i opracowań i akademickich, i tych przez praktyków, i przez teoretyków na temat szeroko pojętej analizy technicznej. Pamiętajmy, to nie jest nauka, nigdy nie była i pewnie nigdy nie będzie. To jest tak naprawdę sztuka, nie jest to jakaś sformalizowana wiedza, aczkolwiek tutaj ja bym słowo klucz, które się powinno przewijać, to jest statystyka. To jest moje podejście, statystyka, tego napiszę, moje podejście do tematu, to znaczy jeżeli wykonam danym układem, jednym, nawet jednym prostym motywem czy mierzeniem FIBO 100 pozycji
i zobaczę, że ten motyw składający się, nie wiem, z dwóch mierzeń, może z trzech jakichś potwierdzeń, na 100 razy 70 mi zadziałał, albo nawet 60, to ja widzę, że takie mierzenie ma sens, prawda? Że statystyka i prawdopodobieństwo jest po mojej stronie. Tyle tytułem odniesienia się do analizy technicznej. Ktoś mnie o to prosił, także mam nadzieję, że jedynie to jest taki zarys, że oczywiście nie jest to miejsce, żeby tutaj się wywodzić na temat, rozwodzić na temat analizy technicznej. Czego będą dotyczyły te spotkania? Czego one dotyczą? Sposobu wejścia w rynek, ale ja bym powiedział dodatkowo konkretnego sposobu, czyli kiedy dokładnie pozycję otwieram, w jakim momencie, co musi nastąpić, jakie potwierdzenia i tak dalej. I tutaj szczególne uwzględnienia sesja europejska, sesja amerykańska, czyli jak się domyślacie, pora dnia. Odpowiednia pora dnia musi być. Mówiąc wprost, jeżeli będę miał dany układ, na przykład harmoniczny, i on wystąpi o godzinie 8:30 rano, tak, ja wtedy najczęściej te pozycje wszystkie biorę. Jeżeli on wystąpi o 8:30, ale wieczorem, czyli o 20:30, ja rzadko kiedy wtedy wchodzę w pozycję. Naprawdę musicie mieć świadomość tego, że pora dnia jest mega ważna w kontekście tradingu. Mam nadzieję, że zdajecie sobie sprawę z tego, że jest mniejsza zmienność, mniejsza dynamika, skuteczność układów również jest mniejsza. Ja to badałem, wielokrotnie to pokazywałem, po prostu tak jest. Tak? O godzinie 2 w nocy, Kamilu, nie traduję, chociaż miałem taki okres w swoim życiu, niecałe 3 miesiące, handlowałem dzień w dzień na sesji azjatyckiej, japońskiej. Także to też była śmieszny taki okres, czy śmieszny, no inny, dziwny można powiedzieć, bo tak naprawdę zaczynałem mój dzień pracy o 23:00, gdzie badałem, jak się zamknęła sesja amerykańska, łapałem troszeczkę sesji, wiadomo, początek australijskiej, nowozelandzkiej, i o 1:00 w nocy rozpoczyna się sesja japońska. Do godziny 7:00 rano ja wtedy szedłem spać. Tak, miałem takie trzy miesiące w swojej karierze, można powiedzieć, tradera. No wspominam, powiem wam, jakoś może niespektakularnie, aczkolwiek fajne wyniki były głównie na jenach, na Nikkei, tak, euro, dolar, funt, raczej w tych porach nic się takiego nie działo. Także to był rodzaj, ja to zawsze powtarzam, traktuję to jako rodzaj eksperymentu. Ważna zasada, moi drodzy, bo już widzę, osób przybywa, ponad 100 osób już mamy. Jeżeli macie jakieś pytanie, pytanie techniczne, a za chwilę się zaczną konkrety, ja bym chciał, żebyście od razu pytali na czacie. Dobra, będzie mi łatwiej też z wami rozmawiać. Konkretne rzeczy, jeżeli czegoś nie rozumiecie lub mówię za szybko, lub nie wiem, używam jakichś skrótów myślowych, od razu mi sygnalizujecie, dobra? Okej, dobrze, słuchajcie. Myślę o odebraniu krótkich pozycji na ropie WTI. W ogóle to jest serwis FX Parkiet. Tak wyglądają nasze komentarze. Napiszcie mi proszę na czacie, chciałbym, żeby wszystkie osoby napisały, czy jesteście z nami na fxparkiet.pl. Czy śledzicie to, jak się komunikujemy, jak rozgrywamy układy, czy bierzecie udział w dyskusji. Naprawdę jest to mega ważne dla mnie, dlatego że wychodzę z założenia, że najlepsza nauka jest na żywym rynku. Tam macie żywy rynek, tam obserwujemy to, co się dzieje. Każdy komentuje, oczywiście, że zero jakichś tam sygnałów, jeżeli ktoś coś rozgrywa, albo się tym chwali, albo dyskutujemy. Ja najczęściej oczywiście mówię otwarcie, tak? Jeżeli mówię, że myślę o odebraniu krótkich na WTI, to znaczy, że ta WTI jest naprawdę obszarem moich zainteresowań i będę pozycję odbierał. Za chwilkę wam pokażę, no bo na podstawie tego wiem, że też kilka osób skorzystało, może nawet więcej. Polecam. Generalnie portal oczywiście jest otwarty, on zawsze będzie otwarty, także wystarczy się zalogować, wprowadzić jakiś tam swój nick i można z nami pisać. Czyli to jest taki Facebook dla traderów, Facebook dla inwestorów, fxparkiet.pl. No, w dniu wczorajszym, czy zaraz zobaczymy, jaki to był trade, na WTI, zaraz na WTI, tak, na ropie WTI to były te trady, to był 24, to był dzień wczorajszy, zobaczcie, tutaj też mamy pozycję na jenie, za chwilkę wam powiem, ale na samym początku po kolei. Co tak naprawdę, jeżeli byście zobaczyli, powiedzmy siadacie do wykresów, dokonujecie pewnych mierzeń i pojawia wam się coś takiego na rynku. Co zwraca waszą uwagę? Przede wszystkim, jako pierwsze. Popatrzcie na ten screen. Ja celowo w ten sposób zadaję pytania, żebyście to wy mi odpowiadali, bo tak naprawdę przesłanek na zagranie były trzy. Wejście było po tej drugiej strzałce i tutaj sobie rozpiszemy te punkty. To są tak naprawdę trzy powody, dla których ja wchodziłem w pozycję. A pozycji nie było mało, bo były aż trzy pozycje, proszę zobaczyć. Tutaj była
pozycja numer 1, tu pozycja numer 2, tu pozycja numer 3. No dosyć ładne trady mi weszły. Sygnał, jaki dostałem w tym miejscu, był bardzo mocny. Ja bym powiedział, że w skali na 1 do 10 to była taka dziewiątka. To była taka dziewiątka, więc no nie mogę powiedzieć oczywiście, że to był jakiś tam pewniak, prawda? No bo pewniaków na rynku nie ma, ale no, bardzo prawdopodobny układ, że zadziała, tak? Że pójdzie po mojemu. No tutaj zwracam waszą uwagę na precyzję. Zobaczcie, stop loss był minimalny, stosunek zysku do ryzyka około 3 do 1. Także tutaj ten RR bardzo przyjemny, taki bym powiedział nawet książkowy mi wyszedł. W każdej z tych pozycji to było razy 3 wszystko, bo pozycje były 3. Zresztą to widzicie. Okej, okay, co takiego, pod co w ogóle było zagranie, moi drodzy? Przede wszystkim w prawym górnym rogu, proszę spojrzeć tutaj, zaznaczyłem taką czerwoną elipsą pewnego rodzaju mierzenia. Dajcie mi znać na czacie, kto w ogóle zwrócił uwagę na to. Bo tak naprawdę od tego powinniście zacząć. Ja widzę tutaj, piszecie podwójny szczyt, okej, okay, podwójny szczyt podwójnym szczytem, prawda? To jest układ, który myślę wszyscy znają, nawet ci, co za bardzo nie znają analizy technicznej, też powiedzą, żeby podwójny szczyt. No dobra, to jest mało istotne. Mnie interesują, wiecie, te rzeczy, które nie są widziane na pierwszy rzut oka. Jeżeli ktoś nie dokona odpowiednich pomiarów FIBO, to zobaczy podwójny szczyt. Ja podwójnego szczytu samego od siebie, mówię otwarcie, nie rozgrywam, bo jest za słaby. Skuteczność będzie słaba, tak? Skuteczność 50-55%, tak? To jest klasyczna analiza techniczna. Ja chcę skuteczność, słuchajcie, podkręcić do 70-80%. Jakie narzędzia? Pytanie do was. Jakimi narzędziami mogę się posługiwać, żeby skuteczność podnieść o kilkanaście, może nawet o 20%, do tych 70-80%? Jakie są wasze propozycje? Ja bym chciał też, może wy macie jakieś swoje narzędzia, także napiszcie mi. Ja się z wami podzielę tym, co ja mam od ponad 10 lat, tak? I to jest też zbadane na faktach, na liczbach. Zniesienia FIBO piszecie, nawet grupujecie wewnętrzne, zewnętrzne, oczywiście tak. Dywergencja, Kamilu, na tym etapie nie, absolutnie nie. Najpierw to ja muszę dobrze to pomierzyć. Po pierwsze, czyli mamy pomiar 2 razy 161,8, bo tak mi tutaj pisaliście, zgadza się. Fajnie, że to widzicie, okej. Okay. Drugie, no tutaj z pomocą przychodzi statystyka, tak? Czyli piszecie takie magiczne słówko, oczywiście magiczne w cudzysłowie, retest. No i dlaczego ten retest jest tak ważny? Żeby mieć świadomość tego, że on występuje często. Jak często? No, normalne pytanie trzeba zadać. Ponad 60% przypadków. Rynek daje drugą szansę, prawda? Czyli taki motyw spóźnionego wejścia. Nawet kiedyś taką strategię napisałem. Tak jak piszecie, od 60 do 70%, ale chciałbym, żebyście mi nie wierzyli na słowo, tylko to sobie przetestowali u siebie. Do wniosku dojdziecie podobnych, tak? Pod warunkiem, że podejdziecie do tematu obiektywnie. Punkt numer 3. Punkt numer 3, słuchajcie, trzecie potwierdzenie, trzeci argument. Co ja takiego tutaj zobaczyłem, że zdecydowałem się otworzyć aż 3 pozycje, nie jedną, ale 3 pozycje krótkie, 3 razy short. To już było dosyć duże obciążenie kapitału, fajny wynik w punktach, widzicie też tutaj jest wynik końcowy, całkiem przyjemne ruchy wyłapaliśmy w dniu wczorajszym. Przejdźmy na platformę, słuchajcie, i zobaczymy, nie? Okej, okay. Tu już będzie kolejny slajd. Przechodzimy, słuchajcie, na platformę. Zobaczmy, co takiego było na ropie WTI. Dzień wczorajszy, a więc 24 dzień kwietnia. A wy w międzyczasie możecie oczywiście pisać swoje propozycje. To były mniej więcej już o te godziny tutaj, tak? Tutaj była mocna strefa. Zaznaczamy kształt, prostokąt. To była strefa, która mnie interesowała. Strefa podażowa. Zaznaczę takim kolorem ciemniejszym, niech to będzie taki kolor różowy. Mocna strefa podażowa. Słuchajcie, co zwróciło moją uwagę jako pierwsze? Bo dostałem, wiecie, taki impuls, taki sygnał z rana, że uaktywnia się podaż. Co to znaczy? Uaktywnia się podaż, czyli na pewno musiałem to zobaczyć po formacie świecowej. Powiększam wykres, bo chcę, żebyście wszyscy dokładnie to zobaczyli. Jako pierwsze zwróciłem uwagę na kształt tej świecy. Dlaczego? Czy kształt tej świecy jest dla was wymowny, czy on już daje nam pewną informację? Jeżeli tak, to jaką?
Słuchajcie, po pierwsze, to co mówię, jest odpowiednia godzina, godzina 9 rano. Po drugie, to co piszecie, jest spadająca gwiazda, czy też pinbar, czyli generalnie formacja, jeżeli ją zobaczę na klastrach FIBO, czy nawet na poziomie FIBO, ja wiem, że ona działa, że ona już jest dobrym potwierdzeniem. No i teraz pytanie, kiedy generalnie rozgrywają ropę? To już też troszeczkę doświadczenie jest potrzebne. Czy to jest sesja europejska, czy sesja amerykańska? Z waszego doświadczenia, z waszych obserwacji, jak to wygląda? Chciałbym, żebyście się podzielili ze mną taką informacją. Kiedy generalnie ten ruch na ropie najczęściej jest wykonywany, jeżeli to tak można nazwać? Czy bardziej europejska, czy bardziej amerykańska? Tylko proszę nie zgadujcie. Jeżeli znacie odpowiedź, to ok. Jeżeli nie wiecie, napiszcie nie wiem, ale nie chciałbym, żebyście zgadywali, bo to przecież nie na tym trading polega. Moi drodzy, Ameryka. Dlaczego? Z czego to się bierze? Ano z tego, że zapasy ropy, takie dane, które mają naprawdę duży wpływ na to kształt, na kształtowanie się wykresu, na kształtowanie się cen, na kształt świec, na zmienność, na dynamikę i tak dalej. Te najważniejsze dane makro są dla ropy mówimy. Są w czasie jakiej sesji? Europejskiej czy sesji amerykańskiej? Wiecie, kiedy są zapasy ropy? Konkretna godzina. Napiszcie mi dokładnie, to jest godzina która? 16:30. Czyli teraz kolejne, idąc, wiecie, tym tokiem myślenia. 16:30 to jest jaka sesja? No wiadomo, że Ameryka, tak? Sesja amerykańska. Nowy Jork, tak jest, sesja rusza giełda na Wall Street, wiadomo. Czyli jeżeli ja widzę, że tutaj już dostaję pierwszy sygnał, to czy ja mam świadomość tego, że ruch będzie rozgrywany na sesji amerykańskiej? Oczywiście, że tak. Zobaczcie, tutaj godzina 9, kiedy rozegrali ropę, kiedy ja te spadki zamykałem? W czasie sesji amerykańskiej. Tutaj wiecie, statystyka i znajomość pewnych schematów, jak jest rynek rozgrywany, zobaczcie, jest mega ważny. Jeżeli bym nie miał, i tutaj też należy jasno podkreślić, jeżeli bym nie miał trzech pozycji na krótko, to jak sądzicie, na tej cofce, czy ja bym dobierał jeszcze jedną pozycję krótką? Jeżeli bym nie miał tutaj trzech, tylko powiedzmy jedną, to czy na tej cofce o godzinie 17 ja bym dobierał pozycję? Tak czy nie? Tak, dokładnie. Pamiętajcie, tego typu cofki, tak zwane fałszywe jakieś tam wybicia, za chwilę zobaczycie, jak to na jenie braliśmy, też pięknie zadziałało. Takie false breakouty, czy zaksięgowanie FIBO ponownie, to jest bardzo fajna okazja do tego, żeby dobrać jeszcze jedną pozycję. To jest tak zwane piramidowanie pozycji, nie? Widzisz, że idzie w twoim kierunku, zobacz, tu była pierwsza pozycja, tu była druga, tu była trzecia. Wejście w pozycję, tak jak napisaliście, polegało na tym, że był dwukrotny klaster Fibonacciego, klaster nieprzypadkowy. Ja bym powiedział, że to jest klaster, którego jakby wymowa i siła jest największa. Znaczy on ma statystycznie największy ruch ceny, 2 razy 161,8 Fibo. Zobaczcie, mega siła. Jeżeli to zobaczę, to jest ten fioletowy obszar. Zresztą możemy przejść na wykres, żeby wam pokazać schemat mierzenia, bo tak naprawdę to powinno was interesować najbardziej. To jest już dla mnie wystarczający sygnał, żeby otwierać pozycję, tak? Bo do tego zmierzam. Już wam, moi drodzy, to pokażę, zobaczcie. Co robimy jako pierwsze? No oczywiście pomiar FIBO. Kolejna rzecz. Drugi, zobaczcie. 161 i 161,8. Dlaczego akurat ten odcinek? Czy ktoś zna odpowiedź na to pytanie? Bo widzę, tutaj Michał zadał pytanie. Dobre pytanie, Michale, zadałeś. Dlaczego akurat ten odcinek? To są takie mierzenia, bym powiedział, troszeczkę trudniejsze jak mierzenia wewnętrzne, bo jak widzicie, one są powyżej 100%, a więc, no jak sama nazwa wskazuje, mierzenia zewnętrzne. Pewnie korekty. Pewnie tak. Tak napisaliście tutaj. Oczywiście, jeżeli ja mam impuls wzrostowy, na jaki impuls jest, no widzimy, tak? Dołek był w lewym dolnym rogu, szczyty mamy w prawym górnym. No jaki jest ruch? No jest ruch do góry. Jakie są korekty? Korekty są spadkowe. Jak to mierzymy? Podchodzimy bardzo logicznie do tematu, bo taka powinna być analiza, każda analiza techniczna, logiczna, poukładana z pewnymi zasadami. Ja mam takie zasady, że najczęściej mierzę zawsze. Właściwie mierzę korektę największą. To jest ta pierwsza korekta niebieska. I druga korekta, która po niej nastąpi najczęściej, prawda? Ona też będzie duża, wiadomo, jakichś tam mikro, takich małych ruchów bez sensu, bo tego nie mierzę, nie?
Tutaj Andrzeju proponujesz euro NZD. Zaraz zobaczę. Jak starczy nam czasu, pewnie zobaczymy. Nie ma sprawy. Cześć Marcinie, bo widzę, że cały czas osoby tutaj dołączają. Cześć, cześć Marcinie. Właśnie zaczęliśmy, omawiamy nasze trady na ropie, jakie były. Tutaj widzę, że cały czas osoby dochodzą, także szybciutko wam pokażę. Omawiam teraz te trady, czyli krótkie pozycje na podstawie klas Trafibo. 2 razy 161,8, dwukrotnie zaksięgowany poziom i wejście było w ten sposób. Dlaczego wyjście? No właśnie, jak sądzicie, dlaczego ja wyszedłem z tej pozycji? Ciekawy jestem, czy ktoś wpadnie na to. Dlaczego ja wyszedłem z tej pozycji? Odpalam wykres. Zobaczcie, ja tutaj wychodziłem. Na interwale H1 wam to pokażę. Jak sądzicie? Dwa argumenty chciałbym, żebyście mi konkretnie, nie na zasadzie, że tam wiecie, że sobie wyszedłem i tyle, bo to tak akurat nie zadziałało. Dlaczego wyszedłem z tych pozycji? ZZB, oczywiście, ja tutaj delikatnie wam pomogłem, to jest ta czerwona linia 67-68, coś takiego, to było tu zamykane, po pierwsze. Po drugie, zobaczcie na powiększony wykres, dolne cienie. Ja zacząłem tutaj widzieć popyt. Wiecie, jak się nie widzi prawej strony, to nie jest takie łatwe, żeby być przekonanym, że będą dalsze spadki. To był dla mnie, wiecie, sygnał przeciwny. Ja byłem załadowany trzy krótkie pozycje. Dosyć grubo byłem akurat tu załadowany i widzę dwa pin bary, które się zaczęły tworzyć. Wystraszyłem się troszkę tego, nie? Wolałem zamknąć. To po drugie i po trzecie. To było takie zagranie właśnie na typową sesję amerykańską. Czasem mam takie trady, to znaczy, że jeżeli wchodzę na początku sesji amerykańskiej, czyli gdzieś tam godzina 16, czy tam po 15, to maksymalny czas trzymania pozycji to jest do końca dnia. Najczęściej do końca sesji amerykańskiej, czyli do 22, no niekiedy 23, coś takiego, no bo wtedy maksymalnie wtedy jeszcze jestem w stanie obserwować wykresy, no potem wiadomo, idę spać, więc już nie będę tam nocki zarywał, nie? Także to był akurat taki motyw zagrania typowo na sesję amerykańską. Marcin pisze, że na D1 wygląda bardzo spoko. Oczywiście Marcinie, bardzo spoko wygląda. Myślę, że będą, tak? Ale tak jak mówię, ja miałem tu trzy duże pozycje. Mi spokojnie ten ruch, zobaczcie, wystarczył, tak? Ja wiecie, nie będę, zresztą nigdy tak nie mówiłem, że ja biorę takie ruchy, bo to jest od strony psychologicznej bardzo ciężkie, że wiesz, fajnie wchodzi się tu i się wychodzi na dołku, tak? Okej. No nie, to tak nie działa. Ja tutaj, tak jak mówię, widziałem ten ZZB, ten szczyt, widziałem ten pin bar, jeden, drugi, mówię ok, pasuje, zamykam trzy pozycje. Co robię często? Jeżeli mam dwa lub trzy trady, połowę kasuję, czy powiedzmy, czy nawet dwie trzecie, dwa razy kasuję i jedną zostawiam. Można tak robić, polecam, jeżeli ktoś zamierza się zająć piramidowaniem, czy tam próbuje już piramidować pozycję, to ja polecam, żebyście sobie pozycje dzielili. Nawet na połowę, tak? Nie wiem, gracie na dwa loty, jednego lota zamykacie, jednego lota zostawiać. Nie za gęsta ta piramidka. No ja bym powiedział, że ja akurat jestem zadowolony z tego trade'u. W sensie nie za gęsta, że Andrzeju myśli, że powinna być jeszcze ciaśniejsza, czy bardziej rozciągnięta w czasie, na przykład coś takiego. Ja mam też taką zasadę, że jeżeli widzę, że rynek idzie w moją stronę, czyli po mojemu, to jak najbliżej pozycję chcę załadować. Tutaj dosyć fajnie mi się to udało, zwłaszcza to trzecia transakcja na tej cofce. Całkiem przyjemnie to wyszło. Dobra, kolejne zagranie. To kolejne zagranie, moi drodzy, na jenie. Daję informacje na fxparkiet.pl o krótkich pozycjach. Zaraz, kiedy to było? Tutaj to macie, patrzcie. Na fxparkiet.pl pojawia się informacja z targetem, pojawia się wcześniej informacja o tym, że mam pierwszą pozycję krótką, potem drugą i drugą dołożyłem tutaj i potem jeszcze dołożyłem trzecią krótką. To jest też dla mnie taki, jak to powiedzieć, no rodzaj takiego sprawdzianu, jeżeli gdzieś tam pokazuję to publicznie, akurat ten portfel na 60 lota, pokazuję publicznie i to jest też takie założenie, że maksymalnie daję trzy pozycje w jednym kierunku, a maksymalnie trzy były pozycje na ropie, czy były na ejku. To była taka dniówka,
którą zamknąłem tego dnia. Czy tam jeszcze coś byłoby, Anne? Nie pamiętam dokładnie, ale też jakoś za dużo pozycji tam nie biorę. To jest taki, wiecie, no wynik jaki jest, niech każdy sobie sam oceni, całkiem dla mnie przyjemnie, zwłaszcza, że były z trzech pozycji, a więc też nie był taki zły. I właśnie tutaj, Andrzej, napisałeś, że Ejek to muł, a i tak, i nie. To nie mogę, nie można tak jednoznacznie powiedzieć. Ja wam pokażę, słuchajcie, na co było zagranie na Eurojenie, bo zagranie było dla mnie bardzo pewne. Bardzo pewne, w ten sposób odpowiem i za chwilkę wam pokażę na wykresie i powiem, dlaczego akurat wejście takie, bo do łatwych ono nie należało, w ten sposób powiem. Zanim jednak sobie zaczniemy omawiać, chciałbym, żebyście mi potwierdzili na czacie, że każdy słyszał lub zna to pojęcie. Markowanie ceny, sztuczny popyt, sztuczna podaż, świeca markująca, no różnie ja to nazywam. Mówię o tym od lat, wielokrotnie o tym mówiłem, pokazywałem, prowadziłem spotkania i tak dalej, i tak dalej. Ale ja bym chciał, żeby wszystkie osoby się o tym dowiedziały, dlatego że to jest bardzo mocne potwierdzenie. Markowanie ceny, moi drodzy. Wytłumaczę oczywiście, a najpierw chciałbym wiedzieć, kto zna ten motyw, bo dlaczego to jest takie ważne, dlaczego w ogóle zadaję to pytanie? Ano dlatego, że dużo osób się daje nabrać na to, tak? Ja też kiedyś, dobrych x lat temu się na to nabierałem. Polega to na tym, że to jest fałszywy ruch, tak? Ruch fałszywy, który wykorzystałem na Eurojenie, ja nie lubię, wiecie, teoretyzować, także od razu wam pokażę wejście, które rozgrywałem na Ejku. No, tutaj Andrzej napisał, że Ejek to muł. Niekoniecznie. Ja akurat te kąty bardzo lubię na Eurojenie, generalnie na jenach. Typ wejścia wyjątkowo agresywny. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, czy nie, ale wejście było typowo na łapanie szczytu. Czyli to jest, wiecie, na zasadzie łapania dołków szczytów. Niektórzy, tak powiedzmy, kojarzą moją metodę czy moje narzędzia z tym. Ja nie zawsze się z tym zgadzam, bo najczęściej to jest tak, że ten nóż opadnie, ja go podnoszę. W tym zagraniu, przyznaję się, do tego typ wejścia był bardzo niebezpieczny, agresywny. No ale też takie mam. W mniejszości, ale mam. Jeżeli dobrze go oszacujemy, fajnie daje zarobić. Także może nie namawiam jakoś was do tego, bo wcale to takie łatwe nie jest. Aczkolwiek jeżeli poznacie świecę markującą, czyli ta świeca, która się tak naprawdę wyróżnia na tle świecy poprzedniej swoją wielkością, swoją dużą siłą, to znaczy, że to jest sztuczny ruch. Czy dawałem zlecenie z ręki? Adam pyta. Oczywiście, że tak. Zlecenie było z ręki. Czy tylko to było na podstawie świecy, Jurek, pytasz? Tak, tak, to był ten motyw, gdzie ja to, dlatego mówię, że wejście było agresywne, nawet tutaj znajomy trader siedział i mówił: Łukasz, ja tego w ogóle nie czuję, nie wchodzę, tak, mimo że narzędziówkę mamy bardzo, bardzo podobną. To było, i nawet tutaj też fajną dyskusję mieliśmy, że to było takie zagranie na doświadczenie. Godzina też była popołudniowa, gdzieś tam 16-17, to było rozgrywane, zresztą widzicie, Że to była mniej więcej już ta pora. To było typowe zagranie bez FIBO, tak, tak, moi drodzy, bez FIBO. Zagranie na doświadczenie, tak? Ja po prostu czułem ten kontrę, mówię, ok, wypompowali maksymalnie, uznałem, że tu jest już po prostu wyżyłowana cena, no mówiąc wprost, jest tu drogo, tak? Zagranie typowe na kontry, bez mierzeń FIBO. Tutaj też często zadajecie mi pytania, czy mam takie zagrania, rzadko, rzadko kiedy. Ja, wiecie, jestem technikiem. Ja muszę mieć dobre narzędzia, precyzję, cały background, to wszystko wyliczone. Aczkolwiek zdarzają się oczywiście takie trady, tak jak mówię, gdzieś tam z doświadczenia rzadko, ale to się czuje, tak? Po kilku latach jednak ta intuicja w tradingu, na forexie się pojawia. Na krypto pewnie to samo jest, nie? Chociaż ja tam jeszcze nie jestem na tym etapie, bo krypto tak naprawdę niecałe 2 lata, no około 2 lat już teraz, to tak. Ale to jest oddzielny temat. Ten motyw na krypto też swoją drogą bardzo fajnie działa. Też miałem kilka fajnych trade'ów, miło wspominam. Na Bitcoinie, na Etherze, na Litecoinie też taki układzik miałem przyjemny jeszcze w zeszłym roku. Ale to tak wiecie, nawiasem mówiąc. Pojawia się kolejne pytanie, słuchajcie. Jeżeli wchodzę w pozycję, powiedzmy, że wchodzę agresywnie, nie, na tym Ejku, to na jakiej podstawie, duży znak zapytania, będę wychodził? Mała podpowiedź, będę chciał to zrobić w sposób logiczny i skorzystam tutaj z pewnego narzędzia. Jakiego? To jest, wiecie,
bezpieczne wejście. W moim słowniku tego typu zastosowanie odpowiedniego narzędzia, czy też odpowiedniego pomiaru, to jest synonim wyjścia bezpiecznego. Za chwilę będziecie mieli odpowiedź, tylko chciałbym, żebyście mi ją napisali na czacie, tak? Pokombinujcie. Powiedzmy, jesteście tutaj w szorcie, tak? Jesteście w tej krótkiej pozycji, w tym miejscu. No i pojawia się pytanie za 10 punktów, za 100 punktów nawet. Gdzie tu dobrze wyjść? No, mam fajny wynik, ale nie chcę, powiedzmy, takiej cofki przyjąć, tylko chcę wyjść z pozycji, co ważne, żeby i chcę mieć świadomość tego, że to nie jest przypadek. Tak? Jakie jest rozwiązanie? Moi drodzy, tu macie odpowiedź. Tu macie odpowiedź. Ja widzę, że kombinujecie niektórzy, jakieś klastry, to no fajnie, tak? Ale pamiętajcie, w tradingu często te rozwiązania podstawowe, wydawałoby się, że podstawowe, one są bardzo, bardzo dobre. Tu mamy podstawowe mierzenia. Myślę, że każda osoba je zna, czyli no, wielkiej filozofii nie ma, tak? Od dołka do szczytu mierzymy, początek mierzenia 100%, koniec mierzenia 0. Zobaczcie, co się pojawi. Czy teraz wszystkie osoby, które są z nami, 150 osób w pokoju mamy, czy widzicie, na jakiej podstawie było wyjście z pozycji? Dlaczego tutaj był exit? Dlaczego ja ustawiłem na sztywno? Czy każdy to rozumie? Dajcie mi znać, proszę. Widzicie to? Dokładnie. Tak jak Maciej, nie piszesz pierwsze FIBO. Otóż to. No po to są, słuchajcie, poziomy Fibonacciego, żeby one tam, wiecie, nie były na zasadzie, że są na wykresie. One mają mi do czegoś służyć. Do wejścia, wiadomo, precyzja, klastry i tak dalej. Ale również do wyjścia. W tym wypadku? Oczywiście. Tak, powyżej mierzenia FIBO. Tak, powyżej. Nigdy nie używamy, ja robiłem nawet kiedyś webinar na ten temat, takie spotkanie. Stop loss na zniesieniu Fibonacciego to nie jest dobre rozwiązanie. Take profit na poziomie Fibonacciego to nie jest dobre rozwiązanie. Zazwyczaj powyżej. Tutaj było ZZB, piszesz, widzę, że było takie lokalne. Oczywiście. Dlaczego nie 23,6? Jak sądzicie, dlaczego nie używam? Nie mówię, że nie działa. Nie mówię, że nie działa, bo ja nie mam w zwyczaju mówić, czy tam krytykować kogoś, że coś działa lub nie działa. Ja tylko mówię, że ja tego nie używam, ale jeżeli to znaczy, że tak, jeżeli tak mówię, to znaczy, że są pod to pewne ważne przesłanki. Jakie? Dominika i Kamil, widzę, nadajecie z różnych komputerów. Zawsze myślałem, że razem te webinary oglądacie, a tu widzę, wasze odpowiedzi są różne. Ale spoko, to tak tylko tak tytułem tego, że mi się tutaj coś na czacie, tak myślałem, że na jednym działacie. Spoko, nie, fajnie to wyglądało po prostu. 23,6, bo o tym była mowa, to jest mierzenie słabiutkie. Słabiutkie polega na tym, że to nie jest nawet 1/4 zniesienie. Jeżeli ja mam powiedzieć, że jest odreagowanie fajne, silne, mocne, to znaczy, że ma być 38,2. To znaczy, że to FIBO jest o wiele mocniejsze. Inaczej, żeby dobrze to wszystkie osoby, żebyście wszyscy to zrozumieli. Jeżeli ma być korekta, to ja nie uznaję, że ta korekta jest mniejsza jak 38,2. Jeżeli jest mniejsza jak 1/4 całego ruchu, a 23,6 jest mniejsze niż 1/4, to znaczy, że jest to słaby, słabiutki ruch. Ja czegoś takiego nie uznaję, czegoś takiego nie wykorzystuję. Do zapamiętania, moi drodzy. Tak jak Maciej, tu napisałeś, ale niestety nie mogę publicznie tego powtórzyć, a jest to za mały ruch, zdecydowanie. Zapamiętaj. Rynek widzi pierwszy poziom ataku na poziom FIBO. Oczywiście, że tak. Niech wam nikt nie mówi, że FIBO to przypadek, bo widzicie, jak z dużą precyzją to działa. Wykorzystać chciałbym inaczej. Chciałbym wam pokazać to, że można to wykorzystać do targetowania, bo dużo się o tym mówi, że precyzję wejścia trzeba wchodzić na FIBO punkt D i tak dalej. No oczywiście, to jest jak najbardziej, ale jeżeli macie taką sytuację i nie macie pomysłu na wyjście z pozycji, to ja bym chciał, żebyście ten exit również wyznaczyli na podstawie FIBO. Teraz pytacie, co powiedział takiego Marcin. No w sumie dobrze, że tego czatu może nie widać momentami. Dobra, lecimy dalej, słuchajcie. A czy ten przykład jest jasny? Czy wszystko jest ok? Jest to zrozumiałe dla was?
Lecimy dalej. Lecimy dalej. Dobrze. Co tutaj takiego, moi drodzy, mamy? Co takiego jeszcze tutaj mamy? Mamy ropę WTI. Aha, dzisiejsze zagranie jeszcze wam pokażę. Dzisiejsze zagranie stratne, żeby nie było, że jest tak kolorowo. Dzisiaj troszeczkę popłynąłem na eurodolarze. Na eurodolarze już wam pokazuję, na co było wejście, o której godzinie było to wejście i tak dalej. EURUSD. Wejście, już wam mówię, tylko muszę sobie to wszystko dokładnie pozaznaczać. Dobra, pomniejszę troszeczkę wykres. Z samego rana dokonałem takiego pomiaru. A zobaczyłem pewnego rodzaju informacje. Zobaczcie. Co takiego zobaczyłem? Pod co wchodziłem? Pytanie do was. Podpowiedź, zerknijcie na prawą stronę. Zobaczcie, co tam było. FIBO 61,8. Liczyłem na większy ruch, liczyłem na odbicie, tak? Co takiego jeszcze tutaj widziałem, już wam pokazuję. Widziałem korektę prostą 1:1. Zaznaczam kolorem niebieskim, czyli mamy AB, BC i CD. Coś takiego widziałem. Małe FI, dokładnie. Pozycje miałem 2 lub 3. Za chwilkę możemy sobie zobaczyć to. Pozycja została zamknięta na kolejnym mierzeniu FIBO. No kilka, gdzie wyszedłem, Tomek pytasz? Dobre pytanie, Tomku. Potem już tutaj o tę pozycję nie walczyłem, chociaż widzę, że był jeszcze FT pattern, czyli mierzenie na 886. Nie wchodziłem, to było założenie takie, że gram maksymalnie do ostatniego szczytu, ale nie wezmę układu, który by jest poniżej 7,8 lub 8,86. Ja wyskakiwałem tutaj, w tym rejonie, w tych rejonach. To było 12-13 pipsów na minusie, z kilku pozycji doszło do 8,8. No tutaj trochę pechowo, bo jeżeli bym się uparł, to bym pozycję pewnie jakoś wyprowadził. No ale otwarcie wam mówię, że to dzisiejszy dzień na eurodolarze akurat na minusie. Ten układ na minusie. Także no, nic tutaj na etku, nawet, bo widzę, że też pytacie, nic takiego nie widzę sensownego, nawet pod zagranie. Także nie będę was tutaj czarował, że na coś czekam. Oczywiście pomiar zostaje i mam wyznaczone zewnętrzne mierzenia, zwłaszcza 161,8 i możliwe, że pozycję będę gdzieś odbierał, ale niżej, dopiero w rejonie 1,2143. Jakbym to wyprowadzał, Krzysiek pytasz, już mówię, też widzę, żebym tak dobrze tego może nie wyprowadził. Na pewno pierwszy target bym miał do punktu B, do ZZB, tak? Bo widzę, że ten układ harmoniczny złapaliście. Bardzo się cieszę. Ja go zaznaczę, bo tak chcę, żeby każdy widział. Tu mamy XAB. To jest układ harmoniczny wewnętrzny, czyli FT pattern, Fibonacci Team pattern, B, C i D, czyli punkt B na 61, punkt D na 886, on jest troszeczkę głębszy w tym układzie. Jak wyprowadzam takie układy? Bardzo często mam pierwszy target na wysokości ZZB. ZZB, no wiadomo, że to jest punkt B, prawda, czyli ten poziom, okolice 1,2205. Bym to wyprowadzał w ten sposób, także zobaczmy, no jaki tu był ruch na 15-16 pipsów, jakbym to odbierał na 886. Wisiałbym na tych pozycjach, więc musiałbym co najmniej dołożyć jeszcze gdzieś tutaj w połowie albo na 7,8, potem musiałbym dołożyć 8,8, no nie byłoby takie, wiecie, łatwe, nie? Aczkolwiek do wyprowadzenia do ZZB było. No ja tego nie zrobiłem, euro-dolara dzisiaj zamykam na minusie. Natomiast DAX mi dał bardzo fajnie, pociągnąłem i mała ciekawostka, DAX-a, słuchajcie, zagrałem z zlecenia oczekującego, co rzadko, naprawdę rzadko mi się to zdarza, ale poszło bardzo, bardzo fajnie. Już wam pokazuję, na co było zagranie. Wstaw obiekty FIBO, zasięgi. Tak, tak jak Kamil pisze, że DAX chodzi jak po sznurku, zgadzam się, pięknie. Złapaliśmy poziom, słuchajcie, no mistrzowski, tak, to była taka strefa
nie oszukujmy się, nie do wybicia. Trzy potwierdzenia praktycznie nałożyły się na siebie. Zacznijmy od samego początku. Po pierwsze mamy mierzenie 38,2, zobaczcie. Po drugie mamy mierzenie FS100, korekta prosta, no jest, AB, BC i CD. Po trzecie, na fali CD jest mniejsza korekta ABCD, mam nadzieję, że widzicie. AB, ja wam to pokażę, to jest tak zwany układ korekty w korekcie. Wczoraj na spotkaniu Wielki Kurs Analizy Technicznej ten motyw był, między innymi, nauczcie się go, bo on bardzo fajnie działa, dobrze płaci. Korekta w korekcie, to jest ta korekta niebieska. No i to, co piszecie ZZB, ja to zaznaczyłem kolorem różowym, mam nadzieję, że widzicie, to jest ten dolny cień 24, godzina 17.30, piękne podbicie, powiększam wykres, zobaczcie, co takiego nastąpiło. Jedna formacja świecowa i druga, dwa przepraszam, nie młoty, dwie spadające gwiazdy. Dwie spadające gwiazdy po sobie. Na klastrze FIBO, na ZZB, co to oznacza? To oznacza mega mocny ruch w tym kierunku, prawda? Mega mocny ruch spadkowy. To oznacza cash, nie? Tak jak macie napisać. Oczywiście, że tak. To jest siła, która po prostu, no, takie setupy działają, co ja będę wam tutaj dużo mówił, tak? Statystycznie są moje ulubione motywy. Proste motywy pod warunkiem, że ktoś zna narzędzia i geometrię, nie? I układy korekcyjne, tu mamy one to one, mamy klasę, mamy 38, mamy ZZB. No generalnie takie, wiecie, proste połączenie narzędzi, które myślę, że znacie, i tych formacji. Targetowałem do ostatniego dołka, nie liczyłem tutaj na wybicie, chociaż wiem, że to wybicie od dołka też nie było przypadkowe. Co brałem i co znajomemu podsunąłem też, przykład popołudniowy, ciężki przykład, bo nawet tutaj gadałem z chłopakami, z Kamilem w biurze u nas w trading roomie, on tego układu nie widział, bo wcale układ taki łatwy nie był. Zobaczcie, lewe ramię, głowa i prawe ramię. Ja tutaj też wyciągnąłem jakieś niecałe 30-40 punktów chyba, rynek poszedł ponad prawie 100. Prawie 100. Odwrócona formacja głowy z ramionami, gdzie ona jest tutaj, zobaczcie, lewe ramię, to jest ten koniuszek, ten delikatny dolny cień, nie? Głowa, no to oczywiście dołek i prawe ramię na wysokości ramienia lewego. Układ ciężki, ale tak jak mówię, do wyjęcia. To są takie układy, które ja akurat bardzo, bardzo lubię, także dzisiejszy dzień, można powiedzieć, zawdzięczam DAX-owi. Euro-dolar z rana mnie troszeczkę poczyścił, ale to nic, na DAX-ie fajnie to wyprowadziłem, obecnie jestem bez pozycji, także jutro wracam na rynek, można powiedzieć, z takim, wiecie, świeżym spojrzeniem. Nie, żadnych tam pozycji nie mam. I no i o to chodzi, tak? Kolejny dzień gdzieś tam na plusie domykam. Dobra, czy są jakieś pytania w ogóle do dzisiejszej części? Czy coś było niezrozumiałe? Widzę, troszkę pytań jest odnośnie Tickmilla. Ja ich testuję już dosyć długo, dobrych kilka miesięcy. Gdzieś tam sprawdzałem, robiłem taki research w internecie na temat ich działalności, tego jak dużym brokerem są. Są dosyć dużym brokerem. Mają regulacje pod FCA, Wielka Brytania, więc tamta gwarancja jest dosyć duża. Dajcie znać, czy linka, którego wam wysłałem, załóżcie sobie tam konto demo, zobaczcie, jakie mają warunki. Zobaczcie, czy w ogóle link, który wam wysłałem, działa. Czy doszedł? Macie linka, czy nie? Dajcie znać, bo wiecie, to są takie. Jest, tak? Działa. To przede wszystkim pytanie i odpowiedź do osób, które na te pytania, jaki to był broker, jaka ta platforma, czy ją polecam. Tak, ja u nich będę konta też, już jakieś tam konto mamy, testujemy ich cały czas, są tani, jeżeli chodzi o to, to tak, faktycznie tutaj duży plus dla nich, że spready i generalnie koszta są malutkie, także to jest naprawdę duży atut, fajnie chodzi, są szybcy, to też jest niezłe, może dla skalpu nawet, także gdzieś tam z Tickmillem mam nadzieję, że współpracę również będziemy kontynuować. No, coraz więcej takich mocnych, solidnych marek się na rynku pojawia, bardzo ważne. Okej, okay. Kolejna rzecz, słuchajcie, temat Levara, bo tutaj on wraca, wiecie, jak bumerang, temat dźwigni, temat tego, że będzie obniżona dźwignia 1 do 30, znacie? Wiecie, że tak będzie? Niestety. Będę robił spotkania na ten temat. Mamy rozwiązanie. Nie chcę o tym teraz mówić, bo to będzie spotkanie dedykowane, tak? Link wam wysłałem na czacie. To jest taki formularz, ja go stworzyłem jakiś czas temu. Bardzo proszę, żebyście zostawili na miarę osoby, na siebie. Osoby, które są zainteresowane tym spotkaniem, czyli jak sobie zostawić dźwignię lub jak po prostu, wiecie, no gdzieś tam te regulacje oczywiście legalnie, uczciwie od strony prawnej obejść, tak? Bo będą też takie rozwiązania.
My na razie to testujemy. Mamy dwa rozwiązania, działają. Jedno już na pewno, drugie będziemy wiedzieć niedługo. Także po prostu ja wam powiem, jakie są rozwiązania, jakie są pomysły na to, bo no dużo zapytań dostaję od was. Kiedy oczekiwać informacji w sprawie dźwigni? Jadwiga, temat dźwigni, znaczy wejdzie oficjalnie, już w dzienniku ustaw będzie czerwiec, lipiec. Lipiec na pewno, myślę, że druga połowa czerwca tak realnie. Także mamy, wiecie, no ile, miesiąc z hakiem na to, żeby się dobrze przygotować do tego, nie? A także to jest dosyć ważny temat, ja bym powiedział, to jest temat na już. Kiedy się spodziewać spotkania? Po majówce. Po majówce, ja już się przygotowuję, zbieram materiały, tak żeby, wiecie, zabrać się do tego, jak to się mówi, żeby to miało ręce i nogi. Także przedstawię wam plusy, minusy tego rozwiązania. Po majówce spokojnie, nie? Będę konkrety przedstawiał. Okej, dobrze, słuchajcie, czy są jakieś pytania dotyczące dzisiejszego spotkania? Troszeczkę krócej udało nam się skończyć. Kiedy będzie dostępne szkolenie? Właśnie, może zróbmy sobie taką sesję pytań i odpowiedzi, bo wczoraj to zrobiłem i dosyć fajnie to wyszło. Także pytajcie o wszystko, ja zawsze lubię z wami rozmawiać. Kiedy będzie dostępne wczorajsze szkolenie? Pamiętajcie, że szkolenia czy kursy na temat analizy technicznej, bo to o to najczęściej pytacie, jest na fixparkiet.pl. Na fixparkiet.pl sobie to sprawdzajcie. Tam jest strefa edukacji. No i w tej strefie edukacji, za chwilkę zobaczycie, ja widzę, że dużo osób gdzieś tam siedzi na tej stronce i ona tak troszkę powoli chodzi, ale pracujemy. Muszę was uspokoić, że pracujemy nad tym, żeby to było szybsze, a widzicie, że to jest takie chwilowe przestoje. Tutaj macie zakładkę Harmonic Trading. I tutaj odpowiedź na wasze pytania, gdzie znajdują się materiały, nagrania, skrypty z wielkiego kursu analizy technicznej. Ano tutaj, tych spotkań było na razie 5. One są osadzone tutaj, będzie 6 wczorajsze w tym tygodniu. Spokojnie, my je dopiero obrabiamy. Ja muszę tam przygotować odpowiednie skrypty, żeby to udostępnić, tutaj wam osadzić i tak dalej. Sprawdzajcie sobie po prostu w tej zakładce, tak? No, chciałbym, żebyście w ogóle też uczestniczyli na co dzień na fixparkiet.pl. My się tam informujemy, tradujemy razem, także no, wyjdzie wam to na zdrowie, nie? Czy jutro się spotykamy? Tak, jutro się spotykamy o godzinie 9, o godzinie 12 w samo południe. Z racji tego, że w piątek będzie live i nie będę robił analizy technicznej na żywo, będę, moi drodzy, robił jutro live taki odnośnie analizy technicznej dla kryptowalut, tylko i wyłącznie krypto, ale krok po kroku. Bo też dostałem takie komentarze, że niekiedy jadę za szybko, nie wiem, czy faktycznie tak jest, że za szybko te spotkania prowadzę, że niekiedy dużo skrótów używam, nie każdy może nadąża za takim tempem. Ja sobie zdaję sprawę, że faktycznie może tak być, nie? Dlatego jutro takie spotkanie bardzo takie, bym powiedział, podstawowe, prezentacja narzędzi, krok po kroku na gołym wykresie, jak mierzymy, od czego zacząć, co pomierzyć, jakie narzędzia i tak dalej, i tak dalej. Jutro o godzinie 19, także śledźcie naszą grupę, śledźcie Crypto Trading na Facebooku i FX Parkiet, tam zaproszenia wam wyślę, o godzinie 12. Ja napiszę, że jestem dynamiczny. Tak, tak, ja lubię, wiecie, konkrety, także po prostu lubię pracować z wykresami, opowiadać o tym, lubię tradować. No ale jutro będę też pokazywał takie rzeczy wprowadzające. Nie wszyscy kumają określenia, Tomek, piszesz, dokładnie, więc też będę chciał właśnie powiedzieć, wytłumaczyć, może troszeczkę innych słów użyć, innego kontekstu, no bo faktycznie niekiedy może skróty myślowe używam. Ostatnio też taka sytuacja, bo mówiłem konsola, a ktoś nie wiedział, że to jest skrót od konsolidacja. A dla mnie to jest takie oczywiste, jeżeli mówię, że rynek jest w konsoli, a ktoś mówi na live nawet, ale w jakiej konsoli, nie? O co mu chodzi? A to chodziło o konsolidację. Wiecie, takie proste tematy, tak? Wydawałoby się banalne, a nie każdy może załapać skróty, nie? No, także jutro o godzinie 12 takie spotkanie robimy. No oczywiście w piątek, tak jak powiedziałem, live trading z gościem specjalnym. Zaczynamy około godziny 8. Zapraszam na YouTubie, będziecie nas oglądać. Będę w kadrze właśnie z traderem, który się specjalizuje w hedgingu na DAX-ie, także wydarzenie zapowiada się mega ciekawie. Mega ciekawie, także mam nadzieję, że dołączycie do nas. Transmisja oczywiście odbędzie się na naszym kanale, na Fibonacci Team na YouTubie, także nie musicie się nigdzie
logować, tylko od razu wbijać i oglądać. Czy są nagrania tych spotkań? Oczywiście Pablo, że są. Andrzeju, piątek, oczywiście, że piątek, tak, a przejęzyczyłem się? Powiedziałem, że jutro? Nie, w piątek. Jutro robimy o 12 live, analiza techniczna kryptowalut krok po kroku, a w piątek robimy live trading. Tak jest. Gdzie są nagrania? Jeżeli chcecie poprzednie nagrania ze środy, czyli odbyły się wcześniej 3, dzisiaj mamy 4, napiszcie do mnie, ja wam wyślę, jest gotowa playlista utworzona na naszym kanale na YouTubie, zresztą mogę wam ją pokazać, nie? Wbijacie na nasz kanał Fibonacci Team, pokazuję w tym momencie, jest playlista, mój trading w praktyce, bo tak ją nazwałem, no i zobaczcie, 3 spotkania już tutaj macie, dzisiaj jest 4, także będzie, a mogę nawet wam wysłać tego linka, nie? Czemu nie? Okej, dobrze, słuchajcie. W takim razie kończymy pomalutku dzisiejsze spotkanie. Za tydzień, ważna rzecz, słuchajcie, za tydzień jest majówka, więc troszeczkę odpoczywamy, nie ma spotkania, no bo wiadomo, że jest długi weekend, także pewnie też gdzieś tam sobie będziecie odpoczywać, czy mieć przerwę od wykresów. Spotykamy się dopiero 9, czyli potem znowu kontynuujemy nasz projekt 9, 16, 23 i 30 maj. Także do usłyszenia, do zobaczenia jeszcze w tym tygodniu, potem odpoczywamy i słyszymy się w środę o godzinie 18, 9 maja, takie najbliższe nasze spotkanie. Dzięki piękne za uwagę. Jeszcze patrzę, co piszecie na czacie. Okej, mam nadzieję, że na wszystkie wasze pytania odpowiedziałem. Do usłyszenia, do zobaczenia, zobaczcie sobie ofertę TickMill, bo mają naprawdę fajne warunki, chociażby przeklikajcie z ciekawości, jak to u nich wygląda. Ja wam jeszcze linka raz podeślę, bo widzę, że pojawiły się takie pytania. Macie linka, przeklikajcie sobie, bo tak jak mówię, oferta jest całkiem ciekawa. Do następnego, do zobaczenia, trzymajcie się, heja, cześć.